Witajcie kochani, dzisiaj taki filmik, nie wiem, może wam się połowie nie spodoba, połowie spodoba, no ale jeszcze się nie urodził taki, to by wszystkim dogodził. Słuchajcie, to są produkty, które skończyłam, oprócz tych. No i tak, i zaczynamy, taki luźny film, a niech tam. Będzie to będzie, nic się nie stanie. Słuchajcie, ja wam już kilka razy mówiłam w filmikach o tym, że ja zawsze w podręcznej apteczce przy łóżku mam musujące tabletki. To akurat jest multivitamina, ale mam też wapno, witaminę C, co tam jeszcze, i magnez. Słuchajcie, to w każdym dyskoncie kosztuje około 3 zł, na promocji 2,99 bez 3,99. W aptece jest 3 razy droższe, nie wiem czemu, no ale okej, spoko. I słuchajcie, gdy się tam coś dzieje, nie wiem, gardło boli, jakaś infekcja, cokolwiek, grypa się zaczyna, grypa, no może jakieś przeziębienie, bo grypa to raczej do lekarza, ale wiecie, o co chodzi. Ja zawsze mam to pod ręką, to nie jest drogie, tych tabletek jest tu zawsze multum, to akurat jest 25, o. Czy pomaga? Na pewno nie szkodzi. Na pewno nie szkodzi, a lecieć z małym katarkiem, czy kaszelkiem, czy bólem gardła do lekarza, no wiecie, jeszcze w tych czasach, co w kółko lekarzy mało, a chorych dużo. Ja polecam, ja jestem wielką fanką tego. No cóż, skończyło się, więc wyrzucam. Tutaj mam dwie pasty do butów. Słuchajcie, ja... Sorki, niosłam. Słuchajcie, latająca pasta. Ja nie widziałam jeszcze z tych ludzi, z tych kobiet i z tych mężczyzn, jak ładnie powiedziałam, o których oglądam na YouTube, nie widziałam, żeby ktoś pokazywał z kończoną pastę do butów. Słuchajcie, zima jaka jest, każdy widzi. U mnie w środkowej Polsce jest cały czas na plusie. No tam 3 dni chyba było tak, że popadał śnieg i naprawdę temperatura spadła tam do minus 13, w nocy do minus 15, ale to naprawdę było 3-4 dni góra i noce. Słuchajcie, no przed zimą zawsze należy mieć taki zapas. Kiedyś, jak ja byłam mała, no to były takie metalowe pudełeczka, które ciężko było otworzyć, ale były. Do tego była szczota i wiecie, szczotkę się moczyło w tej paście i szur, szur, szur. A jeszcze jak przed Mikołajkami było, no to wiadomo, wtedy było czyszczenie butów, aby tylko przed drzwiami ustawić, ale nie o tym. Teraz już wiele lat ktoś wymyślił po prostu takie pasty, które mają w środku gąbeczkę i te gąbeczki są nasączone. Słuchajcie, one nie wytrzymują zbyt długo. Ja nie wiem, jaki one mają termin przydatności, ale na pewno niewiele lat. Tą kupiłam, ona była mocno nasączona, naprawdę jak się przechyliło to i delikatnie na tą gąbeczkę naciągnęło, przycisnęło może bardziej, to kapało. Ja je zakupiłam we wrześniu, pod koniec września, jedną i drugą. I były no, czyszczone buty, ja wiem, no niedużo razy, no tak jak mówię, solą, nie było zimy, nie było śniegu, więc i soli też na chodnikach nie za dużo, więc nie były dość dużo używane. Tu jest taka, o, ta też była mocno nasączona. Słuchajcie, ja jej kupiłam w zwykłym sklepiku odsiedlowym, spożywczym, tylko tam też takie mydło i powidło. Nie wiem dlaczego jest Deichmann, no ale spoko, no widocznie jakieś tam mają umowę podpisaną, nieważne. Ważne jest to, że one długo nie wytrzymują, jeden sezon i po, ale no myślę, że kurczę, no skończyły się, pasta wyparowała, także zdenkowane produkty. Trzy kolejne, to są tak, dwa lakiery, które jeszcze są, tak jak widzicie, tu jest jeszcze 3/4 i tu też prawie 3/4, zaraz wam o nich opowiem. Pędzle, komplet pędzli. Ja sobie zakupiłam pędzle niedawno, wrzuciłam wam filmik. Ja uwielbiam te pędzle, znaczy te, w sensie takie pudełka, wiecie, one nie kosztują więcej niż nawet, ja tam mówiłam, nie więcej niż 10 zł, no nie, no bo zależy gdzie tam, na aukcji internetowej 6-7 zł, w Netko też kiedyś oglądałam, ale nie były dobre, w sensie cienkie. Słuchajcie, ja jestem z nich zadowolona, ja ich tylko używam. No, kupiłam nowe, więc te po prostu wyrzucam. Dwa lakiery. Ten, co to jest za lakier? Ja wam chciałam powiedzieć. Wiecie co? Tu nie ma nazwy, no przykro mi. Tu też, te to są ze świata paznokci, ja ich mam bardzo dużo, ci co mnie oglądają od początku.
widzieli mój film na pewno o paznokciach, o lakierach do paznokci. Ja mam ich bardzo dużo, naprawdę już się połowy, prawie 1/3 powiedzmy, pozbyłam. No one nie mają długiego terminu przydatności, więc po prostu na paznokciach też nie wytrzymują. To jest kwestia 2 godzin, także ja już się po prostu umęczam nimi. No pomaluję i 2 filmiki nakręcę. I już wieczorem mam po lakierze, po prostu odpryskuję i odpryskuję tak dziwnie, bo odpryskuję na środku, wiecie? Nie odpryskuję tak, jak tu się ładnie ściera, czy gdzieś tam jak się podwadzi, tylko na samym środku odpryskuję dziura, no i wiecie, no dupa. Ten, nie wiem co to za lakier. I to jest taki perłowy, wiecie, on chyba był zakupiony przeze mnie w takim komplecie do francuskiego. Był biały i chyba ten. Biały jeszcze mam. Ale to sam biały, wiecie, tak jak korektor, więc najlepiej z jakimś. No ale on się też nie sprawdza, on też wytrzymuje już tylko noc. No i po prostu chcę się ich pozbyć. No tak jak powiedziałam, ja już się nimi umęczam. No pozbywam się ich, słuchajcie. I co, kochani, na tym kończę. Życzę Wam dzisiaj udanego dnia, tak jak się mówi, aby wszystko szło z górki, jak z płatka. Dla starych wielkie całusy, moich widzów, słuchaczy, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, jeżeli bardzo, no to jeszcze, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo proszę. Dla nowych, ci co dopiero dzisiaj weszli, obejrzyjcie moje inne filmiki, może któryś, chociaż jeden, a jak już więcej Wam się spodoba, no to ja już będę cała happy. Zapraszam do oglądania i zapraszam na jutrzejszy filmik. Pa, pa!